W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o projekcie Absacult Fabrics. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicerz w akcji. Ja się nazywam Aleksander Kądziela. Jeżeli nie subskrybowałeś kanału do tej pory, to koniecznie w tej chwili to zrób, aby nie ominął Cię kolejny ciekawy temat. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, tak jak przed momentem wspomniałem, chciałbym opowiedzieć, przybliżyć Wam projekt Absacult Fabrics. Jak możecie zauważyć, celem projektu jest zapobieganie marnowaniu poprzez nadawanie drugiego życia niechcianym tkaninom i wyrobom tekstylnym. Moi drodzy, jak pewnie macie świadomość tego, w hurtowniach tapicerskich, w których znajduje się bardzo, bardzo dużo tkanin i tekstylii, które są wykorzystywane do różnych projektów, zalegają gdzieś tam końcówki albo niemodne, nieatrakcyjne tkaniny, które kiedyś miały bardzo duże wzięcie, a w tej chwili one zostają w magazynach i generalnie zajmują tam miejsce. Ten projekt ma na celu powrócenie do tych tkanin, tak, wdrożenie ich z powrotem, wyprodukowanie pełnowartościowych produktów w zależności od ilości, która się znajduje w magazynie, poprzez współpracę z mniejszymi podmiotami, czyli z jakimiś małymi pracowniami, po przede wszystkim dużych producentów. Będzie tutaj pewnie, do czego będę oczywiście bardzo namawiał, żeby w tym kierunku pójść, ponieważ jest to, moi drodzy, dbanie o środowisko. To, co tutaj możecie zauważyć, zerowy ślad węglowy dzięki ponownemu użyciu tkanin, tak? Nie musimy ich przetwarzać, nie musimy ponownie wykorzystywać energii, różnych chemikaliów, przewozić. To wszystko, moi drodzy, są kosztowne rzeczy, nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim środowiskowym. Brak dodatkowych nakładów energetycznych i zużycia wody. To, co przed momentem powiedziałem w przypadku ewentualnie przerobienia, tak, przetworzenia tych tkanin, które nie zostały wykorzystane na inne. Bez środków chemicznych i produkcji ścieków, moi drodzy. Myślę, że ten projekt jest bardzo ważny z tego powodu przede wszystkim środowiska, ale również właśnie wykorzystania tych materiałów, które są pełnowartościowe. Macie pełną świadomość tego, że końcówki tych tkanin, czasami są to bardzo małe metraże. Możemy tutaj wykorzystać naprawdę od większych metraży, które możemy zakupić w tym projekcie, ale również takie bardzo, bardzo malutkie. Jak to wygląda? Moi drodzy, zacznę od tych troszeczkę większych metraży, czyli one bywają w różnych metrach bieżących, mogę tak powiedzieć. Od 5 w górę, czyli na przykład 18 metrów pozostało tkaniny, którą możemy zakupić. Pamiętajmy o tym, że to jest tkanina, która nie będzie już powtórnie wdrożona, tak? Czyli ten produkt musi mieć jakby skończoną swoją produkcję. Czyli to, można powiedzieć, w jakimś sensie będzie wyjątkowy mebel, który stworzymy z tej tkaniny. Tak jak wspomniałem przed momentem, będą one sprzedawane w różnych nawojach, więc tutaj też trzeba mieć świadomość wielkości naszego projektu, ale również są sprzedawane w takich boksach, takie jak tutaj stoi, w takim pudełku. I co ważne, w jaki sposób, jakie tkaniny się tam znajdują? To nie wygląda w ten sposób, że my wybieramy sobie konkretną tkaninę i tylko ta jest pakowana. Tak naprawdę dostajemy trochę tak, możemy dostać jakby dwa rodzaje boksów. Pierwszy, który będzie jednokolorowy, w sensie odcień mniej więcej, czyli jasne tkaniny o różnych strukturach, tak? Czy możemy sobie tutaj mieszać różne gatunki tkanin, lub druga wersja takiego boksu, boks kolorowy. Jeżeli chodzi o tutaj ten metraż, to on jest bardzo różny, od pół metra
2 metry, czyli takie mniejsze fragmenty, które możemy wykorzystać na jakieś mniejsze projekty, krzesła, poduszki, możemy patchwork wykonać z tych materiałów. Moi drodzy, co ważne, w szczególności dla Was, tych małych manufaktur, małych zakładów, otrzymamy do tego certyfikat potwierdzający, że te tkaniny są w tym projekcie, biorą udział w tym projekcie. Dodatkowo do każdej z tkanin otrzymamy taką zawieszkę, co jest ważne, żeby klient, który będzie chciał zakupić od Was jakiś tam produkt i chce być eko, chce być przychylny środowisku, chce dbać o nie, będzie miał pewność, że to nie jest tkanina, która jest produkowana seryjnie w dalszym ciągu, tak? Że ona jakby to jest końcówka tych tkanin. To jest bardzo ważne, moi drodzy, wykorzystujmy to. Czyli tak jak tutaj widzicie, mam takie, są specjalnie do tego zawieszki bardzo ładne, eko oczywiście. Fajnie będzie to wyglądało na Waszych projektach. Tak naprawdę zamawiając, kupując te materiały, jesteśmy świadomi mniej więcej, ile ich mamy. Co ważne, moi drodzy, te tkaniny, które kupujecie, one często są w cenach bardzo, bardzo niskich. Można powiedzieć, że w cenach przechowywania tych towarów, więc nie mówię tutaj o cenach, bo tutaj to jest bardzo zróżnicowane, ale myślę, że za bardzo dobrą cenę można je nabyć. Co ważne, moi drodzy, ważniejsze niż ta niska cena, to jest to, że one nie trafią do utylizacji, do spalenia, co niejednokrotnie się zdarza, albo do przetworzenia, gdzie ten niestety ten współczynnik przetworzenia jest dość wysokie, jeżeli chodzi o energię i nasze środowisko. Co ciekawe, na stronie Upcycled Fabrics znajdziecie informację, że jesteście twórcami, macie pomysł na wykorzystanie tego typu tkanin, jeżeli się z nimi skontaktujecie, możecie uzyskać ten box za darmo. Moi drodzy, co jeszcze fajnego w tym, co mnie bardzo czasami, co bardzo lubię, że nie wiecie tak do końca, co otrzymacie, jakie tkaniny, a to będzie Was motywować do wygenerowania różnych projektów i pomysłów z różnych tkanin albo różnych kolorów, które otrzymacie. To tylko zależy od Was, jakie tkaniny, czy kolorowe, czy jednolite, zamówicie. A teraz pokażę Wam, moi drodzy, projekt z wykorzystaniem właśnie takich tkanin. Moi drodzy, parę minut pracy i mamy piękne poduszki uszyte z certyfikatem Upcycled Fabrics. I co najważniejsze, możemy je od razu sprzedać albo zostawić, podarować swojemu przyjacielowi lub przyjaciółce. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to łapka w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Czekam na Wasze komentarze. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.